Pałac w Małkowie powoli staje się centrum kulturalnym w gminie Warta. Koncerty przyciągają do pięknych wnętrz tłumy melomanów. Tak też było i tym razem. Gospodarze zaprosili na spotkanie z poezją Jerzego Nadratowskiego w wykonaniu Magdaleny Grzechnik. Muzykę do wszystkich utworów skomponował Krzysztof Śliwiński. Magda, od czego to się wszystko zaczęło? Oczywiście od przypadku. Jerzy Nadratowski przyszedł do mnie do pracy, chciał zaprezentować swoje wiersze w klubie. No i zaprezentował. Potem zaczęliśmy współpracować i to było w 2011 roku i tak się zaczęło. Najpierw teksty, potem kompozycje Krzysztofa, który dołączył do nas jako ostatni i teraz finalnie nagranie płyty. Myślałaś w ogóle kiedyś o tym, że będziesz śpiewała poezję? No właśnie chyba nie, chociaż powiem szczerze, że ta poezja gdzieś się przemyka przez te wszystkie moje lata, gdzieś się ona pojawia. Ale nie sądziłam, że będę śpiewała poezję. Natomiast myślę, że te nasze utwory nie są takie typowe dla poezji śpiewanej. Nie są wszystkie balladowe, takie melancholijne. Są jednak zróżnicowane i to mi jak najbardziej odpowiada. Który lubisz najbardziej? Myślę, że Pomiędzy. To jest taki mój ukochany, tkliwy, taki bardzo mnie rozczulający. Lubię Prosto w słońce. W zasadzie wszystkie lubię bardzo. Jak duży udział miałeś w tych kompozycjach? Bo jednak sporo zależało od twoich możliwości głosowych. Nie wiem, czy coś zależało od kompozycji, jeśli chodzi o moją osobę. Ja jestem wykonawcą, Krzysztof dostał teksty i komponował. W zasadzie znał mój warsztat, więc prawdopodobnie robił to w jakiś tam sposób ode mnie. Efekty współpracy utalentowanych muzyków i wspaniałej wokalistki zachwyciły publiczność. Tak wiele mi brakuje, by wyrównać bilans szans. Los mnie już nie prześladuje, zacznę wpadać w głowy trans. Jeszcze tylko kawał nieba, para oczu, co się skrzy. Tego właśnie mi potrzeba, aby spełnić moje sny. Co się przecież czasem zdarza, że dwa serca wspólnie drżą. Chcą być razem do ołtarza, ślub podpisać własną grą. Tak niewiele w życiu trzeba, by radość na przeszły dni. I o przeszłość już się nie bać, gdy się miłość trafi mi. Piosenek z płyty Gra o miłość będzie można posłuchać podczas Nocy Poezji i Muzyki w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu już 26 czerwca. Ze mną złotą nić.
czas.